na treningu mamy głośnik przynoszony. I no, w momencie, kiedy stracimy piłkę, no to się odpala 6 sekund odliczania. I właśnie w tym czasie musimy zrobić wszystko, żeby tą piłkę odebrać. Ja bardzo lubię oglądać Nicolo Barella. Myślę, że to jest taki też typ zawodnika box to box. Niski, taki nisko osadzony, ale po prostu taki motor napędowy do każdej akcji. Pod tym względem poczyniłem bardzo, jak nie nawet ogromny postęp, bo weszło mi to po prostu w nawyk. Kolejny odcinek Futrak Calling, tym razem naszym gościem jest reprezentant Polski Karol Struski. Witam Cię, Karol, serdecznie. Witam serdecznie również. No i powiedz, Karol, czy po powrocie z reprezentacji, jak Cię przywitano w klubie? Czy Daniel Sikorski już liczy potencjalne pieniądze, jakie może zarobić na Twoim transferze? No na pewno wszyscy są zadowoleni, bo to jest duża sprawa dla klubu. Myślę, że no pół roku temu mało kto mógłby się spodziewać takiego rozwoju sytuacji, a to wszystko dobrze poszło w fajnym kierunku i to mistrzostwo, i ta Liga Europy, także to się wszystko nawarstwiło i teraz mogę się tylko z tego cieszyć. No właśnie, w polskiej lidze byłeś takim piłkarzem trochę niedocenianym, mam wrażenie, albo też może nie sprzedałeś do końca swoich umiejętności, jakie pokazujesz teraz, a i sam wybór klubu przez ciebie był dosyć taki oryginalny, bo no mało jest młodych zawodników z Polski, którzy wyjeżdżają na Cypr. Co ciebie akurat skłoniło, żeby wybrać ofertę Aris Limassol? No tutaj masz rację, bo Ligi Polskiej nie podbiłem, to muszę przyznać i myślę, że takie są też opinie. A co mnie skłoniło? No przede wszystkim osoba trenera Szpilewskiego, bo przeprowadziliśmy taką, że tak powiem, rekrutacyjną rozmowę i on mi to wszystko przedstawił, jak wygląda klub, jak wygląda cały projekt i to mnie naprawdę przekonało, no bo tak jak mówiłem w kilku wywiadach, to takie pierwsze jakby spojrzenie na cypryjską ligę, no jest takie, że no trochę taka liga pewnie dla starszych, którzy przyjechali tylko na wakacje, ale tutaj zostałem jakby przekonany w tą stronę, że to jest jednak inny klub niż wszystkie. I no, jak widać, był to dobry wybór. No, trener Szpilewski jest takim człowiekiem, który bardzo dba o detale. Czy on, jak wtedy podczas tej rozmowy rekrutacyjnej mieliście okazję się połączyć, to zwracał uwagę na jakieś Twoje zachowania na boisku, czy miał taką analizę przygotowaną też Twojej gry w Jagiellonii Białystok? No tak, dokładnie. On widział, jakim ja jestem profilowo zawodnikiem i z tego tytułu też się mną zainteresował, no bo ja jestem zawodnikiem agresywnym, myślę, że dobrym w takim kontrapressingu i w doskoku do rywala, także to jest totalnie jego filozofia. I takie właśnie zachowania mi też pokazywał, jak grają jego drużyny, z jakich drużyn on czerpie jakby inspirację. I no to mnie przekonało, bo ja się odnajduję w takiej grze. A miałeś jakieś złe nawyki na przykład z Polski, na które on zwracał uwagę i starał się korygować? Jak sobie tak przypominam, myślę, że u mnie dużo było często problemów z takim podejmowaniem ryzyka często, z taką grą do przodu, mimo popełniania błędów i ta właśnie pewność siebie, myślę, u mnie dużo bardzo poszła do przodu po prostu i teraz zbieram tego efektu. Oczywiście ja też staram się pracować zwłaszcza nad tym finalizacją akcji, bo widzę, że u mnie to kuleje, bo te liczby, umówmy się, nie są jakieś przekonujące w tym sezonie i nawet, no wiadomo, w tamtym trochę to poprawiłem, ale myślę, że mógłbym dawać dużo więcej drużynie i to, co mogę zaobserwować, no to właśnie takiego trochę cwaniactwa, takiej bezczelności mi brakuje w tym polu karnym, że czasem po prostu za dużo myślę i gdzieś tam nie biorę tej odpowiedzialności, którą powinienem brać i to myślę, że jeżeli to poprawię, no to mnie wzniesie po prostu na wyższy level. A widzisz, no to ciekawe, bo jesteś ósemką. Jak ósemka pracuje nad finalizacją akcji? Starasz się, na treningu pracować nad tym, żeby lepiej finalizować te akcje w samej szesnastce, ale czy też analizujesz sobie, kiedy wbiegać w drugie tempo, w pole karne? No bo wiadomo, że ty jesteś raczej piłkarzem środka pola, no i w tym polu karnym gościsz troszeczkę rzadziej niż napastnicy czy zawodnicy stricte ofensywni. Ale ja bym siebie określił na taką bardzo mobilną ósemkę. Ja bardzo lubię wchodzić w pole karne gdzieś z tej drugiej linii, tylko właśnie ten końcowy efekt trochę mi nie odpowiada.
Ale no tak jak mówię, ja bardzo, bardzo lubię być na boisku w różnych miejscach, czy w naszej szesnastce, czy szesnastce przeciwnika i no to właśnie ta finalizacja myślę, że jest bardzo ważna u mnie, bo wiadomo, że ludzie patrzą bardzo na liczby i właśnie to mnie może gdzieś tam przybliżyć do jakiegoś transferu, czy po prostu, tak jak mówiłem wcześniej, wejścia na wyższy poziom. W Jagiellonii Białystok twoim ostatnim trenerem był Piotr Nowak i tak się zastanawiałem, czy jak później trafiłeś do Aleksieja Szpilewskiego, to nie miałeś takiego poczucia jakiejś przepaści, jeżeli chodzi o właśnie świadomość taktyczną trenera. No bo umówmy się, Piotr Nowak pod tym względem raczej nie był szkoleniowcem, który by szczególnie nam tutaj imponował. To znaczy ja też u Piotra Nowaka myślę też poczyniłem postęp, no bo grałem regularnie i to mnie też napędzało, bo zdobywałem coraz większą pewność siebie, także ja nie będę tutaj mówił jakichś negatywnych opinii o trenerze Nowaku, no bo de facto dawał mi dużo szans i wierzył we mnie i to też dzięki niemu ten transfer się udał. A co do trenera Szpilewskiego, no to naprawdę jestem bardzo mu wdzięczny za ten rozwój, który ze mną wykonał i za to, jak podchodzi do mojej osoby, no bo tak naprawdę od początku uwierzył we mnie i stawia na mnie, pomimo czasem gorszych, czasem lepszych występów, ta jakby wiara we mnie się nie zmienia i cieszę się, że na przykład teraz tym powołaniem mogłem się mu odpłacić taką właśnie rzeczą, że coś idzie w dobrym kierunku i że on wykonuje za mną tą dobrą pracę. Absolutnie. Ja też słyszałem tylko jedną taką historię, tak już kończąc temat Piotra Nowaka i chcę, żebyś powiedział, czy to prawda, czy to nie do końca jest zgodne z rzeczywistością, że po waszym ostatnim meczu w Łęcznej, jeszcze jako piłkarzem, kiedy byłeś piłkarzem Jagiellonii, Piotr Nowak nie miał z kim wrócić podobno do Warszawy i ty byłeś jedynym zawodnikiem, który zaoferował mu podwózkę. No akurat to muszę zdementować, absolutnie muszę zdementować te plotki, bo to on mnie zabrał, na lotnisko do Warszawy, bo ja jechałem na testy na Cypr, a on wracał do siebie do domu, do Stanów, także tutaj muszę to wszystko zdementować. No i pięknie to wszystko mamy wyjaśnione. Jeszcze tak a propos trenera Szpilewskiego, bo często no, kibice Krakowa szczególnie po waszym dwumeczu zarzucali i mi, i Łukaszowi Wiśniowskiemu, że jesteśmy w kościółku trenera właśnie Arisu Limassol, ale cenimy po prostu jego pracę, bo jeszcze mieliśmy z nim kontakt, kiedy był szkoleniowcem Karatu Aumaty. Tak podczas waszych jednostek treningowych, to jest szkoleniowiec, który na co szczególnie zwraca uwagę? Właśnie ten kontrpressing to jest podstawa, taki fundament jego pracy? Myślę, że tak. Myślę, że szczególnie też zwraca uwagę na intensywność tego wszystkiego, co się dzieje, bo naprawdę treningi są intensywne. Często gramy 11 na 11, tylko chwilowe przerwy. Także to była trochę duża różnica, kiedy przyszedłem tutaj na Cypr, bo te treningi były dużo bardziej intensywne. I wiadomo, teraz to jest trochę kontrolowane, no bo gramy ten pierwszy sezon taki co 3 dni. Także to musimy trochę dozować te obciążenia, ale tak czy siak, no myślę, że na takie aspekty jak fazy przejściowe, na ten kontrapressing, czy właśnie reakcje postacie, czy po odbiorze piłki, co z nią zrobimy, to myślę, że to są właśnie takie momenty, na które on najbardziej zwraca uwagę, ale właśnie też myślę, że właśnie po tym, jak odbierzemy piłkę, To właśnie on mówi, że wtedy się zaczyna nasza gra, bo pracujemy, żeby tę piłkę jakby złapać i dopiero gdy ją złapiemy, to wtedy te wszystkie nasze automatyzmy się odpalają, że tak powiem, i wtedy możemy wyjść z tą akcją ofensywną, no bo naprawdę mamy szybkich graczy z przodu plus takich zawodników na przykład jak Kokorin, który świetnie się porusza między strefami i pełni rolę takiej fałszywej dziewiątki, dziesiątki, która fajnie rozprowadza tę piłkę w końcowej fazie. No tego Kokorina wam brakowało ewidentnie, zwłaszcza w dwumeczu z Rakowem Częstochowa, to było widać, ale właśnie on jest, jeżeli chodzi o trenera Szpilewskiego, to jest człowiek, który zwraca na czas, na liczbę sekund, jaka wam jest potrzebna do odbioru tej piłki, czy mówi, nie wiem, musicie to zrobić w przeciągu 5-6 sekund? No tutaj akurat taka ciekawostka, bo często na treningu mamy głośnik przynoszony, i no w momencie, kiedy stracimy piłkę, no to się odpala 6 sekund odliczania i właśnie w tym czasie musimy zrobić wszystko, żeby tą piłkę odebrać. Jeżeli się nie uda, no to cofamy się do kompaktu
i wtedy z tego kompaktu czekamy na kolejny moment do pressingu, kolejny moment, żeby tę piłkę, że tak powiem, upolować. Widzisz, co ciekawe, no to jest taka szkoła Red Bulla, w której zresztą trener Szpilewski przez wiele lat był. Chciałem też Cię zapytać o reprezentację Polski. Jak wyglądało to pierwsze takie Twoje zetknięcie z tym poziomem reprezentacyjnym? To było coś, co Cię zaskoczyło, czy właśnie stwierdziłeś, że kurczę, tak naprawdę to czuję się tu bardzo swobodnie, jeżeli chodzi o moje umiejętności piłkarskie, o moją świadomość taktyczną? No ja się czułem pewny siebie, ja wiedziałem, że to wszystko to może sprawiać mi tylko radość i przyjemność, bo wiadomo, od dziecka się myślało o tym, żeby występować w dorosłej reprezentacji i myślę, że ten czas po prostu wykorzystałem dla siebie jako nowego zawodnika, jako nowego zawodnika bardzo dobrze i bardzo się też dobrze czułem w tym zespole, zostałem ciepło przyjęty, także i też udało się zadebiutować, także no moim celem na przyszłość jest na pewno zostanie w tej kadrze na dłużej. Klasyczne takie pytanie futrakowe, czy ktoś Ci szczególnie zaimponował na treningu swoją właśnie jakością, umiejętnościami? No myślę, że tutaj zbyt mało było jednostek i te jednostki też mają swoją charakterystykę, wiadomo, na reprezentacji, że większą tą uwagę zwraca się na aspekty taktyczne i myślę, że jakbym trochę dłużej poprzebywał z zawodnikami, no to bym mógł dużo więcej powiedzieć, ale no tak czy siak, no ten przeskok z Ligi Cypryjskiej na reprezentację Polski no jest duży. Po prostu w zbyt niewielu jednostkach brał udział Piotr Zieliński prawdopodobnie, bo to jest najczęstsza odpowiedź, jeżeli chodzi właśnie o to, kto komuś zaimponował na kadrze. Ty też możesz być taką w sumie inspirującą historią dla wielu młodych piłkarzy, bo nigdy nie byłeś tak naprawdę faworytem, jeżeli chodzi o selekcjonerów młodzieżowych reprezentacji Polski w tym roczniku 2001, z którym ja miałem okazję jeździć na różne turnieje. Ty raczej, no może jakieś konsultacje były, ale też nie pamiętam chyba. Były jakieś konsultacje? Ale to dawno, to jakoś U15, może U14, coś takiego, to takie epizodyczne po prostu występy. No właśnie, jak na sobie dzisiaj popatrzę na tamte reprezentacje, chociażby U17 tego rocznika, to tak naprawdę poza Michałem Karbownikiem nikt się na ten poziom seniorskiej reprezentacji nie przebił. Masz taką satysfakcję, że właśnie ty spokojnie swoją taką alternatywną ścieżką doszedłeś na ten poziom, a twoi koledzy, którzy często byli nawet bardziej utalentowani, no gdzieś poprzepadali po drodze? No ja myślę, że to też mogło zadziałać na moją korzyść, bo ja spokojnie zawsze robiłem swoją robotę i nie nakładałem na siebie zbyt dużej presji, że okej, skoro teraz jestem w reprezentacji, no to muszę być też w reprezentacji seniorskiej. I ja zawsze robiłem swoją robotę i krok po kroku, tak jak mówię, i też myślę, że kilka dobrych decyzji przyczyniło się do tego, że jestem w miejscu, w którym jestem. Mam na myśli takie decyzje, jak na przykład wypożyczenie do Górnika Łęczna. No bo wiadomo, że byłem w drużynie ekstraklasy, nie grałem zbyt dużo i jednak to była taka decyzja, żeby zejść ten level niżej, ale żeby się ograć. I to wypożyczenie dużo mi dało, zarówno pod względem takiej pewności siebie, piłkarsko też rozwoju, jak i takiego zaistnienia w szatni. No bo w tej Łęcznej mieliśmy naprawdę taką szatnię doświadczoną, bym powiedział. A ja się bardzo dobrze w niej odnalazłem i to też było takie fajne przetarcie przed taką prawdziwą seniorską piłką. No a jako młody chłopak patrzyłeś sobie w Jagiellonii na Bartka Bidę, na Mikołaja Nawrockiego, którzy jeździli wtedy regularnie na kadrę i mówiłeś, kurczę, ja nie doszusuję do tego poziomu, czy nie miałeś takich myśli? Nie, ja nigdy nie byłem człowiekiem zazdrosnym i to są dalej moi koledzy i mamy kontakt, także ja im zawsze życzyłem jak najlepiej, a po cichu robiłem swoje. Po prostu wiedziałem, jakie mam wady, jakie mam zalety i to wszystko rozwijałem. No to jeżeli macie kontakt, to powiedz mi, co się stało z Mikołajem Nawrockim, bo to jest, uważam, jeden z najbardziej zmarnowanych talentów polskiej piłki, bo ja go pamiętam jako taką dyszkę, która tam była głównym rozgrywającym właśnie w twoim roczniku, a dzisiaj zniknął nam kompletnie z mapy piłkarskiej Polski. No myślę, że przede wszystkim nie miał szczęścia do zdrowia, bo zawsze, gdy wchodził na fajne obroty, to nagle kontuzja i to wszystko hamowało i nie mógł się rozpędzić, nie mógł złapać tego rytmu. No i to wszystko gdzieś tam poszło w dół i naprawdę
Mikołaj to zawodnik, który no swego czasu był, myślę, że topką w Polsce, a widzimy, jak to czasem może być, że od rzeczy niezależnych od nas życie może się zmienić. I dlatego myślę, że takie sytuacje właśnie nie są fajne, ale też przestrzegają, żeby jak najbardziej zadbać o siebie, czy o tą regenerację, czy o wszystkie mięśnie, żeby takie rzeczy. Wiadomo, są kontuzje, których się nie uniknie, ale można pewne mięśniowe sprawy na pewno przełożyć na swoją korzyść. No tak, myślę, że ta końcówka twojej wypowiedzi jest kluczowa, bo pewnie Mikołaj też mógł sobie dużo rzeczy zarzucić, jeżeli chodzi o takie dbanie po prostu o swój organizm, ale taka dobra, dyplomatyczna wypowiedź o swoim koledze, to niewątpliwie. Ale Karol, chciałem też cię zapytać o to, czy ty, jak patrzysz swoją przyszłość teraz, to nakładasz sobie taki termin, ok, zostanę na Cyprze na pewno sezon, jeszcze dwa, czy już czujesz, że jesteś gotowy na to, żeby się spróbować w mocniejszym otoczeniu? No to jest dobre pytanie, bo wiadomo, że kadra Polski to jest duży krok dla mnie i to jest krok, który otwiera przede mną różne opcje. Ale na ten moment no, jestem skupiony całkowicie na Arisie, bo walczymy w europejskich pucharach, walczymy o kolejne mistrzostwo i przede wszystkim dobrze się tutaj czuję, a co będzie w przyszłości, to nie mogę powiedzieć. Na pewno fajnie, że to wszystko idzie w dobrą stronę i wiadomo, że Aris to też nie jest mój sufit i ja chciałbym się rozwijać jako zawodnik, ale też widzę, że u trenera Szpilewskiego się to dzieje, także ciężko mi tutaj jednoznacznie powiedzieć, co w tym momencie jest dla mnie najlepsze. Ja po prostu robię swoją robotę, rozwijam się z dnia na dzień i myślę, że to wszystko pójdzie w dobrą stronę, a ja będę podejmował dobre decyzje. A masz jakichś piłkarzy, na których się wzorujesz? Bo tak nawet po tym twoim debiucie w kadrze, kiedy napisałem o tobie na Twitterze, że bardzo mi imponuje twoje rozumienie gry, twoja świadomość taktyczna, twoja chęć do grania, do brania odpowiedzialności za piłkę na siebie. Tak się zastanawiałem, czy właśnie masz jakiś taki wzorzec, bo tych porównań do na przykład Benacera pojawiało się sporo. Czy masz jakiegoś takiego piłkarza, który gdzieś jest takim twoim przykładem, właśnie zawodnika na pozycji numer 8? No ja bardzo lubię oglądać Nicolò Barella. Myślę, że to jest taki też typ zawodnika box to box. Niski, taki nisko osadzony, ale po prostu taki motor napędowy do każdej akcji. I też dużo oglądam Ligi Włoskiej, także Nicolò Barella no, obserwuję praktycznie co tydzień. A co do innych zawodników, no to na pewno też lubię oglądać Gaviego, bo mimo młodego wieku fajnie, że on bierze na siebie ten ciężar Barcelony i to też daje takie poczucie, że nieważne ile masz lat i jaki masz staż w drużynie, no to jednak możesz decydować o losie swojej drużyny, także to też jest taki fajny przykład. Okej, no właśnie słyszałem twoją wypowiedź w meczykach, kiedy też mówiłeś o tej lidze włoskiej, że to jest taki wymarzony chyba przez ciebie kierunek i że uważasz, że tam byś się dobrze odnalazł. Tego ci oczywiście serdecznie życzymy. A tak jak jeszcze chciałem cię zahaczyć o te europejskie puchary. Czujesz duży przeskok właśnie jakościowy, jeżeli chodzi o intensywność grania w waszej grupie, która jest no, wymagająca, a wy sobie radzicie mimo wszystko całkiem nieźle. No tak, czuć tę różnicę, bo ciężko też się czasem przestawić z Ligi Cypryjskiej na temat Ligi Europy, bo wiadomo, że jest zupełnie inna atmosfera. Jest inna atmosfera na stadionie, cała otoczka tego, że nie potrzeba wcale takiej dodatkowej motywacji i to też myślę, że musimy poprawić jako zespół, ale to co pytałeś, no to takie mecze jak z Betisem, czy jak teraz jedziemy do Rangersów, no to są naprawdę fajne mecze, w których jakby czuć tą wielką piłkę i też nie powiedziałbym, że bardzo odstajemy, tylko trochę nam brakuje szczęścia i trochę też, no wiadomo, że na tym poziomie decydują detale i myślę, że takie detale też zadecydowały w takich meczach, jak graliśmy z Betisem, gdzie przegraliśmy 1-0, czy jak przegraliśmy 4-1, no to naprawdę mieliśmy szansę, żeby na 1-1 wyjść pod koniec, na początku drugiej połowy.
No ale tak jak mówię, no, na tym poziomie już chodzi o detale i takie myślenie do przodu, także to też są rzeczy, które staram się poprawić u siebie, czyli coraz szybsze myślenie, coraz szybsze podejmowanie decyzji, bo widzę, że na takim poziomie jak Liga Europy tego czasu jest jeszcze mniej i jeszcze mniej i czasem zdarzają się takie momenty, że no jednak brakuje tego doświadczenia, brakuje tej szybszej decyzji i coś innego mogłoby się z tej akcji utworzyć. Jak widzimy, że jacyś najlepsi piłkarze na świecie, no jak oni szybko podejmują decyzje, no to właśnie to są takie detale, których może człowiek nie zauważyć normalnie, ale na przykład dzięki jednemu przyjęciu, lewą czy prawą nogą, zawodnik się ukierunkował w taką stronę, że widział po prostu całe boisko, a nie gdzieś tam tylko swoją prawą stronę, tak? I to są takie rzeczy, które też z każdym treningiem staram się poprawiać, takie przyjęcia idealne, że tak powiem. No, ja trochę też się stałem w tym momencie perfekcjonistą i każdy, załóżmy, każda rzecz, którą zrobię się na treningu, no jestem zły na siebie. Okay. I w każdym kolejnym ćwiczeniu staram się to poprawiać. Także myślę, że to też fajnie, że poszło w taką stronę, że bardziej jestem krytyczny w stosunku do siebie, ale też to jest zasługa sztabu i też bym wspomniał tutaj Daniela Sikorskiego, który jak stał się dyrektorem sportowym, no to stał się też osobą bardzo wymagającą wobec mnie i ja mogę być czasami zdenerwowany na niego, że ciężko mi wszystko robić idealnie, nie? Że wiadomo, że te błędy się będą pojawiać, ale no później jednak siadam i mówię, no faktycznie no ten Daniel ma rację, że muszę być w każdym aspekcie coraz lepszy i lepszy i za to też jestem mu wdzięczny. No pewnie, żeby też podejmować szybciej decyzje na boisku, kluczowe jest skanowanie przestrzeni. Jak sobie ty radzisz z tym aspektem? Myślę, że pod tym względem poczyniłem bardzo, jak nie nawet ogromny postęp, bo weszło mi to po prostu w nawyk, że przed każdym podaniem, nawet nie wiem, 4-5 sekund przed, ja zawsze odwracam tą głowę, żeby widzieć po pierwsze, gdzie jest przeciwnik i po drugie, gdzie są wolne strefy, a po trzecie, gdzie są moi zawodnicy ustawieni, tak żeby zanim tą piłkę dostać, żeby wizualizować sobie trochę, co dalej z nią trzeba zrobić, czy trzeba ją zostawić, czy trzeba ją odegrać z pierwszej, czy można się odwrócić i napędzić akcję, także myślę, że to jest też kluczowe na mojej pozycji, bo ja często się poruszam między strefami, jestem też często blisko obrońców, za napastnikami naszymi, także to musiało mi wejść w nawyk i myślę, że to zrobiłem i teraz przez to mogę wnosić swoją grę na wyższy poziom. A na przykład zwracaliście uwagę na sylwetkę, bo niektórzy też mówili, że no przydałoby się, żebyś był zawodnikiem troszeczkę mocniejszym fizycznie. A ty jak do tego podchodzisz? Czy jest to ci potrzebne, czy właśnie na pozycji numer 8 niekoniecznie, bo ty jesteś przede wszystkim zawodnikiem bardzo mobilnym? To znaczy wiadomo, że jednak ta fizyka często odgrywa ważną rolę w grze i podczas moich różnych pojedynków jeden na jeden, no myślę, że mogłoby to wyglądać lepiej, aczkolwiek no wiadomo też jak jest. Jeżeli bym przesadził z siłownią i z takimi rzeczami, mógłbym tracić inne walory, takie jak dynamika, jak zwrotność, zwinność. A ja myślę, że za to te rzeczy są moimi atutami. I też wiadomo, że mamy tutaj specjalistów, jeśli chodzi o takie rzeczy w sztabie, ale myślę, że ja najbardziej znam swoje ciało i wiem, czego potrzebuję. Także myślę, że u mnie głównie takie rzeczy, które pomogłyby mi wzmocnić taką stabilizację na nogach niż bardziej taką czystą siłownię rozbudowania mięśni. Więc myślę, że tak do tego podchodzę spokojnie, ale jednak wiem, że to mógłbym poprawić też. Na koniec tak chciałem cię zapytać jeszcze o ten dwumecz z Rakowem Częstochowa. Byliście mocno wkurzeni i rozczarowani, jak to wyglądało i że odpadliście ostatecznie z mistrzem Polski? No myślę, że tak. Myślę, że rozczarowanie było. Chociaż zdawaliśmy sobie sprawę, że no to nie był najlepszy dwumecz w naszym wykonaniu. I ludzie tutaj też mówili, że w sumie to fajnie,
że utrzymywaliśmy się przy piłce, ale na przykład w pierwszym meczu no, nie stworzyliśmy sobie żadnej dogodnej sytuacji, także fajnie to wyglądało. Ale koniec końców Raków był konkretniejszy, zdobył dwie bramki, miał przewagę. I myślę, że ten pierwszy mecz trochę podarowaliśmy ten rezultat Rakowowi. A w drugim meczu też zabrakło nam szczęścia, bo to, co się działo w pierwszej połowie, no to duże tutaj słowa uznania dla bramkarza Rakowa, bo tam wyczyniał dużo i słupek był chyba z tego, co pamiętam i tak dalej. I też warunki do grania były na pewno łatwiejsze dla nas niż dla Rakowa, bo z tego, co pamiętam, to tamten dzień, no z ręką na sercu muszę przyznać, że chyba był jednym z najgorętszych i najduszniejszych w ogóle, odkąd ja tutaj jestem. Mhm. Także nie mogę sobie wyobrazić, co tam przeżywali zawodnicy Rakowa, ale no, trzeba im oddać to, że taktycznie podeszli do tego meczu bardzo dobrze i tak dojrzalej. Mhm. Aczkolwiek przy odrobinie szczęścia mogliśmy też ten dwumecz wygrać. No, wiadomo, że nasze marzenia były wyższe, ale koniec końców no, ta Liga Europy myślę, że dla Arisu jest czymś wielkim. Zważając na to, w jakiej pozycji był ten klub parę lat temu. No tak, w sumie ostatecznie spotkaliście się z Rakowem na tym samym etapie rozgrywek, faza grupowa Ligi Europy i wam idzie troszeczkę lepiej. A właśnie jeszcze a propos tej temperatury, miałeś na początku problem, żeby się do tego przystosować na Cyprze, że wychodziłeś na trening, czy podczas meczu czułeś, że cię zatyka i mówisz, kurczę, to jest jednak zupełnie inny klimat? No, myślę, że tak. Uważam, że tak, bo pierwszy miesiąc był taki adaptacyjny i ja też no ten okres głównie pamiętam ze względu na kontuzję i to też było dla mnie taki cios trochę i te wszystkie treningi, które miałem indywidualne w tym gorącu, no to był chyba najmocniejszy taki okres, że najbardziej byłem zmęczony po treningach i jeśli chodzi o tą intensywność, także no wspominam to po prostu taką wielką charówą po prostu na pustyni, nie? I no tak, ale teraz to nie sprawia mi żadnego problemu, taka temperatura i zarówno dobrze się czuję na minusowych w Polsce, jak i na plus 30 na Cyprze, także, no i pięknie, także fajnie. Uniwersalny organizm przygotowany do każdych warunków. Jakie plany teraz? Przyjeżdżasz na święta do Polski, czy nie? Tak, na kilka dni przyjeżdżam, później przed Sylwestrem wracam, bo tutaj nie mamy żadnej przerwy, także tylko chwila odwiedzić rodzinę w ten wspaniały czas i później znowu do roboty. A mocno jesteś, Karol, z quizów piłkarskich? Bo mamy taką grę piłkarskie szachy, to myślę, że pod choinkę możemy ci podarować, jak przyjedziesz już do Łęcznej w rodzinne strony, to ci wyślemy taką gierkę. Dobrze się czujesz w takiej... O, super, no ja uwielbiam takie zabawy, no. No to elegancko. Na pewno umilają czas, no. To prezent masz zaklepany od skromnej redakcji Futraka. Wszystkim też polecam, jeżeli chcecie nabyć taką grę, to zapraszamy was na stronę sklep.foodtruck.pl. Dziękujemy ci, Karol, serdecznie i co, życzymy ci kolejnych występów i w Europie, i w reprezentacji Polski pewnie przede wszystkim. Dzięki bardzo. Pozdrawiam. Trzymaj się. Miłego dnia.